Filip, to ja może nie będę gratulował tego udanego występu najpierw. Najpierw zapytam, czy często takie efektowne salta wykonujesz, takie efektowne sztuczki gimnastyczne, bo naprawdę tutaj wszystkich po prostu wprawiłeś wręcz w euforię, bym powiedział, po tym, co pokazałeś po swoim zwycięstwie. To na specjalne życzenie kolegi z klubu, no ale tak nie za często. Czasem się zdarza. Słuchaj, nawet jak rozmawiałem z twoim trenerem, on rzeczywiście, to chyba takie pierwsze wrażenie, jakby się tak na ciebie przyjrzeć, to nie można by było powiedzieć, że to typowy zawodnik MMA, a więc jednak, a tutaj proszę bardzo, to był twój debiut, jesteś zadowolony z tego debiutu? No dobrze, że wygrałem, ale tak trochę za bardzo się podpaliłem, powinienem spokojniej zawalczyć, no ale wygrałem, więc jest dobrze. No. Trener troszkę narzekał, że nie do końca taktyka była wypełniana. No to o to właśnie chodzi. No to powiedz, jak ta taktyka wyglądała i co tam się nie udało, czegoś nie udało zrealizować? Spokojniej po pierwsze miałem walczyć, trochę bardziej, więcej boksować. No i dopiero wtedy, jak we mnie zacznie atakować, to wtedy do parteru, w parterze też spokojnie najpierw skontrolować, dopiero później coś tam robić dalej. Ale tak wyszło, jak wyszło. Słuchaj, ty już masz za sobą amatorskie starty, prawda? Miałeś przed tym amatorskie walki. Ile tych walk było właśnie amatorskich? Jakbyś mu troszkę opowiedzieć? Ile? 12. No właśnie, 12 pojedynków. Na Almie walczyłeś, tak? Między innymi. Amatorskim pucharze KSW. Na amatorskim pucharze KSW również właśnie. Z tych walk, które do tej pory stoczyłeś, który jesteś najbardziej zadowolony? Z tych amatorskich oczywiście. W Pruszkowie w półfinale walka bardzo mi się podobała. Znaczy początek był właśnie trudny, ale mimo wszystko później dałem radę, słuchałem się cornera i wygrałem. No. Początek był właśnie w parterze, plecy miał moje, broniłem się przez pół rundy, potem musiałem właśnie zaatakować i trochę zacząć odrabiać. Udało mi się, potem w dogrywce już przejąłem inicjatywę i wygrałem decyzję. To ta, no właśnie ta. Ta walka najbardziej. A z kim tylko jeszcze Z Łukaszem Borowskim. Z Łukaszem Borowskim. Słuchaj, powiedz, ten pierwszy pojedynek, ten taki debiut, to jest taka jakaś dodatkowa adrenalinka, jest taki dodatkowy stresik? Tak, tak. Bardzo spałeś w nocy przed tą walką? Kiepsko, ale jak w końcu udało mi się zasnąć, nie wyspałem się za bardzo, ale no, w miarę byłem wypoczęty. Dopiero tak ogólnie to stresować się zacząłem dopiero jak tutaj na halę dotarliśmy, zobaczyłem oktagon, wszystko, poczułem tą atmosferę i wtedy największy stres. No a teraz już dobrze. Bardzo. To powiedz, a muzyka dobierana była specjalnie na to wyjście? Tak. Długo się zastanawiałem i wybrałem tę piosenkę. Taki klasyk polskiego rapu i no tak długo się wahałem, ale w końcu to wybrałem. No to jeszcze powiedzmy, co wybrałeś? Molesta, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie Molesta. Słuchaj, czy jak gdzieś tam po raz pierwszy zainteresowałeś się tym sportem, w ogóle zobaczyłeś się, to wiedziałeś, że tak będzie? Wiedziałeś, że to jest właśnie ten sport, który chcesz uprawiać? Czy zajmowałeś się czymś innym? Czy szukałeś jakiegoś, co dla siebie, przez przypadek trafiłeś do MMA? Jak to było w swoim przypadku? Zaczęło się od judo, jak byłem w podstawówce. 7 lat miałem, zacząłem trenować. Mama mnie zapisała, bo za bardzo się z bratem biłem w domu. Myślała, że trochę się uspokoję, jak się wyszaleję na judo. Nie do końca to wyszło. No i trenowałem parę lat. Potem miałem przerwę. Potem w koszykówkę grałem. Potem znowu na judo wróciłem. Miałem też epizod w futbolu amerykańskim. Grałem przez 1,5 sezonu w Warsaw Eagles. No i potem MMA w końcu przyszło. I już tak zostanie. W końcu przyszły chyba i tak zostanie. Ja tylko zapytam. Ty oczywiście urodziłeś się w Polsce, prawda? Tak. A twoja rodzina chyba nie całkiem pochodzi z Polski, prawda? Mama jest Polką, a tata z Liberii pochodzi. No właśnie, powiedz, jak twoi rodzice na te zainteresowania? Jak tata, jak mama? Bo w Liberii chyba nie jest popularne MMA. Nie jest. Chyba nie jest, nie. Mama nie za bardzo. Tak, trochę się boi o mnie, o moich przeciwników też. Zawsze mi mówi, żebym nie zrobił komuś krzywdy. Dopiero później, żeby mi się nie stała krzywda. A tata się cieszy w miarę. Tak myślę. Myślisz, że się cieszy. Powiedz,
chodzi o tą krzywdę. Ja mam wrażenie, że dzisiaj bałeś się zrobić krzywdę rywalowi i w ogóle nie używałeś łokci, chociaż tego narożnika o tych łokciach to krzyczano tak, że aż było pewnie słychać gdzieś tam na rogatkach pinczowa. Nie chciałeś specjalnie rzeczywiście używać łokci? Nie. To tak po prostu tak na treningach, no to za bardzo ciężko jest to prześwicić, żeby, bo jednak nie za duża krzywda by się działa. No i po prostu muszę popracować nad tym, żeby nauczyć się lepiej tego wykorzystywać. No to w takim razie życzymy, żeby się tego nauczył, bo naprawdę walka była bardzo dobra, bardzo fajna, dobrze się oglądało, no a to co na koniec, jeszcze raz to podkreślę, to po prostu to klatki świata. Bardzo dziękujemy i powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo.